Andrzej Sułek, dzień dobry. Zapraszam na kolejny koncert z cyklu Kameraliści Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Na estradzie studia imienia Witolda Lutosławskiego, tym razem same smyczki, a zespół prowadzi od pulpitu koncertmistrz zespołu Marcin Markowicz. Na początek Mozart i jego Adagio i fuga C-moll, które spinają klamrą dwie epoki i dwa muzyczne kręgi. Klasycyzm i barok, Wiedeń i Berlin. Fuga, ta najbardziej wyrafinowana struktura polifoniczna, miała swego najwybitniejszego przedstawiciela w osobie Jana Sebastiana Bacha. Mozart wielokrotnie zdradzał fascynację jego muzyką, a doskonalenie się w sztuce pisania fug było powinnością i ambicją każdego szanującego się kompozytora. Mozart sięgał więc po najlepszy wzorzec. Łączenie ścisłej fugi ze swobodniej pojmowanym wstępem adagio było w owym czasie charakterystyczne dla szkoły berlińskiej i praktykowane przez synów Jana Sebastiana, Karla Filipa Emanuela i Wilhelma Friedmana. Oczywiście i tu prawzorem i ideałem pozostają preludia i fugi ich wielkiego ojca. Mozart ćwiczył się w sztuce fugi za sprawą barona Gottfrieda van Swieten, który dostarczył mu szeregu utworów z tego właśnie berlińskiego kręgu kompozytorskiego. Sam van Swieten był bowiem przez pewien czas ambasadorem w pruskiej stolicy. Z kolei wykonywanie takich par przez zespoły smyczkowe, głównie kwartety, należało już do tradycji wiedeńskiej, jako tak zwane fugi kwartetowe. Gatunek ten był szczególnie ceniony przez ówczesnego cesarza Józefa II, a specjalizowali się w nim nadworni kompozytorzy Albrechtsberger i Salieri. Każdy z nich chciał w ten sposób udowodnić przed monarchą swoje mistrzostwo, no i rzecz jasna wyższość nad konkurentem w tej prestiżowej dziedzinie. Mozart zapewne podobnie. Dlatego wykorzystał własną fugę C-moll na dwa fortepiany, zaaranżował ją na smyczki i dodał adagio. W jego osobistym katalogu odzwierciedla to odpowiedni wpis z 26 czerwca 1788 roku, który brzmi: krótkie adagio a due violini, viola e basso, do fugi, którą od dawna miałem już napisaną na fortepian. Co ciekawe, partię najniższego głosu opisał Mozart jako basso, a nie wiolonczele, co sugeruje, że utwór ten był raczej pomyślany jednak na orkiestrę smyczkową, a nie na kwartet, czyli tak jak usłyszą to Państwo za chwilę. Znany przede wszystkim jako kompozytor utworów chóralnych i orkiestrowych, Sir Edward Elgar był pierwszym od czasów Persla brytyjskim kompozytorem, który zyskał międzynarodowy status i rozpoznawalność, co nie oznacza, że jest szczególnie popularny na przykład w Polsce. Choć z wdzięcznością powinniśmy pamiętać mu jego preludium symfoniczne Polonia. Młody Elgar, syn prowincjonalnego stroiciela fortepianów, organisty kościelnego i właściciela muzycznego sklepu, od młodości aspirował do muzycznej kariery. Najpierw jako skrzypek, a gdy kariera wirtuoza okazała się mało obiecująca, jako kompozytor i dyrygent. Serenada Edwarda Elgara jest jedną z jego najwcześniejszych kompozycji. Zajmował się wówczas głównie dyrygowaniem, a prowadził szereg prowincjonalnych, amatorskich zespołów, orkiestr. Inspiracji do tych pierwszych prób kompozytorskich dostarczały mu natomiast często wyprawy nad rzekę i odgłosy natury, które skrzętnie spisywał w swoim notesie. Pierwowzór serenady powstał zapewne dla żeńskiej orkiestry smyczkowej, którą Elgar kierował w 1888 roku. 4 lata później odtworzył z pamięci ten zaginiony rękopis i ofiarował go w prezencie swojej żonie na 3. rocznicę ślubu. Taki, można powiedzieć, prezent z recyklingu. Podczas gdy kompozytorską sławę przyniosły mu jego większe, bardziej złożone dzieła, ten wczesny utwór pozostał jednak jednym z jego ulubionych i to przez całe życie. Choć serenada jest krótka i zwięzła, to jej muzyka emanuje czystą radością i ukazuje mistrzostwo Elgara we władaniu zespołem smyczkowców. Jej części to Allegro Piacevole, Larghetto i Allegretto. Jeśli Elgar nie należy do najbardziej popularnych w Polsce kompozytorów, to już postać Guillauma Lequeux jest niemal zupełnie nieobecna. Podobnie zresztą jak świadomość muzyki belgijskiej. Jej najwybitniejszy przedstawiciel, César Franck, został niemal całkowicie zasymilowany przez kulturę i muzykę francuską, a urażeni tym Belgowie w odwet wyparli się go niemal całkowicie. Tymczasem inny Belg, Guillaume Lequeux właśnie, którego 24-letni żywot przypadał na ostatnią ćwierć XIX wieku, czuł się muzycznym synem i kontynuatorem dzieła Franka.
Gdy César Franck zmarł w 1890 roku, Lequet wyznał: nie chcę być studentem żadnego innego muzyka niż Père Franck, niż ojciec Franck. Jego adagio na smyczki noszące pod tytuł Le Fleur Palais du Souvenir, a więc Blade Kwiaty Pamięci, na manuskrypcie nosi datę 28 kwietnia 1891. To właśnie czas bolesnej żałoby i poczucia osamotnienia po stracie mistrza i duchowego opiekuna, a zarazem niewątpliwe źródło inspiracji tego utworu. Program koncertu spina klamrą drugi utwór odwołujący się do tradycji barokowej – preludium chorałowe, choral forszpil Wojciecha Kilara. Kilar nawiązuje, podobnie jak Mozart, do bachowskiej tradycji, tym razem do tradycji preludiowania na temat albo wokół tematu o religijnej proweniencji. Swoją przygrywkę chorałową zbudował jednak wokół surowych nut podhalańskich, bardzo mu bliskich, a cały utwór emanuje szczerą, prostą religijnością. Dominuje nastrój kontemplacji, medytacyjność, ale pojawia się też emocjonalne uniesienie. To cykl połączonych ze sobą trzech preludiów – Dolce Quito, Misterioso i Più Largo. Swoje prawykonanie preludia miały w Stuttgarcie w 1989 roku, a poświęcił je Wojciech Kilar pamięci Witolda Rowickiego. Mozart, Elgar, Lequet i Kilar, kameraliści Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod kierunkiem Marcina Markowicza. Zapraszam na koncert. Thank you.
Thank you.
Thank you.